Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Moi drodzy, jestem bardzo szczęśliwy, że mogę nagrać dla was kolejny odcinek z tej gry. Specjalnie nie przechodzę fabuły ani tych wszystkich wyścigów, żeby móc to robić z wami, a osobiście sam jeżdżę sobie prywatnie wszystkie jakieś tam wyzwania i wyzywam najlepszych drywatarów do walki. Dzięki temu zdobyłem nawet sporo gotówki. Prosiłem was w poprzednim odcinku żebyście napisali w komentarzu, jaki mam wybrać następny samochód z super samochodów do kupienia, bo mam sporo gotówki. Chyba troszeczkę wydałem, bo już mam jej trochę mniej, ale spokojnie, zaraz sobie coś tam zarobimy jeszcze. A wydałem ją na tuning właśnie tego Bugatti EB110 i też pytałem się was, jakby to zrobić, żeby ten samochód prowadził się lepiej, i ktoś z was doradził mi, abym spróbował tutaj rozłożyć moc 80% na tył i 20% na przód, co okazało się po prostu no zajebistym pomysłem. Nie wiem, czy tak jest zrobione, czy tak jest właśnie rozłożona moc w Murcie Lago. W każdym razie stuningowałem tutaj wszystko na maksa prawie, nie dodawałem tylko dodatkowych chyba turbosprężarek, bo tutaj można jeszcze zwiększyć masakrycznie jakoś moc w tym samochodzie, ale nie robiłem tego i powiem wam, że samochód teraz jest chyba jednym z moich ulubionych wozów do jazdy. Jednocześnie driftuje i jednocześnie świetnie trzyma się drogi. Naprawdę i start ma kozacki. Wow, co to za tunel? Ciekawe, nigdy tu nie byłem. I jest to mega szybkie auto. W jakiej klasie ja to mam w ogóle? S2, także wow, prawie 1000 punktów. I absolutnie nie potrzebuję więcej. To auto jest kosmiczne. Mogę tu się pobawić jeszcze rozłożeniem biegów, żeby było troszeczkę szybsze, ale pokażę wam, jak to śmiga. Ja dopiero niedawno zrobiłem sobie ten tuning i nie jeździłem tym autem aż tak bardzo dużo, ale przejechałem powiedzmy, nie wiem, tam z 20 km i już wiem, że to jest to. To jest coś wspaniałego. Po prostu jeździ się nim ekstra. Okej, uwaga. O. No i brzmi też bardzo, 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 bardzo fajnie. O, shit. Och. I tak, tutaj z tym driftem jest ciekawie, bo jednocześnie, tak jak mówię, i driftuję, i trzymam tą przyczepność. Nie wiem, jak to wam inaczej powiedzieć, ale no jest bardzo, bardzo płynnie, ładnie, fajnie. Aż się normalnie sama morda cieszy do tej gry teraz. I do tego samochodu. Ja go kupiłem, on na początku miał rozłożoną moc chyba porówno na przód i tył, a teraz jest to zupełnie inaczej i jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I co mogę jeszcze powiedzieć? No, bawiłem się różnymi tuningami, pisaliście mi o tym, abym spróbował z powrotem do Supry włożyć te 1000 koni mechanicznych i jakoś nią pośmigać. Więc okej, myślę, że to sobie wszystko dzisiaj zrobimy, natomiast chciałbym zacząć od tych wyścigów fabularnych i sobie je troszeczkę porobić. Ojej, ten samochód jest teraz naprawdę świetny. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tam mamy Festival Horizon. Nie wiem, czy ja mam odpowiednią klasę samochodu, aby tutaj coś zrobić. Aha, to jest warsztat. Aha, wyścigi, dobra, trzeba tutaj dookoła po prostu sobie pośmigać. Tu mam jakiś samochód Ford GT40 do jazdy. Właściwie to muszę się udać chyba gdzieś. Aha, mam pojechać tutaj, zlot samochodowy. To miałem zrobić, ja zapomniałem, bo ja po prostu nie gram tych misji fabularnych, tylko tak jak mówiłem, jeżdżę sobie z innymi drivatarami, ścigam się z nimi moimi nowymi samochodami albo jakimś nowym tuningiem, jak w przypadku tego Bugatti EB110, który jeździ. Wow, pojechał tam Caterham R500, wow. Też chciałbym spróbować tego samochodu. Bardzo się cieszę też faktem tym, że można mieć tutaj wszystkie samochody kupione w Fordzie. Co to za plika jest? To jest Chevrolet, ale pięknie wygląda, kurczę. Ojej, ale się wystraszyłem. Zagapiłem się na tego, na ten wóz. Kot, dog with, got, kurde, dog kontra cats. Już kiedyś widziałem tego drivatara. Ścigał się ze mną jakimś dużo szybszym samochodem niż ten miniacz. Tu mamy Daytona, to jest Charger RT, wersja Daytona. Dobra, mniejsza z tym, ja się cały czas będę zachwycał tymi wszystkimi samochodami w tej grze, które też wyglądają świetnie. Po prostu jestem dalej podjarany faktem, że mogę grać i nagrywać się z tej gry. Ojej, po prostu szok. Pisaliście mi o tym, abym częściej też używał tej kamery z kokpitu. Nawet sam wujek Bohun pytał,
się, dlaczego tak mało jeżdżę na tej kamerze. No a to dlatego, że pole widzenia z niej jest troszeczkę mniejsze, wow! A ja lubię ten widok z tyłu, bo widać efekt prędkości, który ja w tej grze uwielbiam. Kokpit w tym samochodzie jest troszeczkę ubogi, jak widzicie. No, jest ubogi. Nie można się tutaj rozejrzeć w dół, jak wyglądają dokładnie fotele. Natomiast zegary... nie jestem pewny, z którego roku jest to samochód, ale gdzieś tak stawiam, że to są lata... koniec lat 80., ale pewności stuprocentowej nie mam. Tak patrząc po kokpicie i po typie zegaru. Nie mamy tutaj żadnej elektroniki, chyba. Wow, jedziemy pod słońce, nic nie widać. Ależ prędkość, zobaczcie. Czekałem naprawdę, aż będę mógł nagrywać z tej gry, żeby przejść sobie kawałek tej fabuły i zobaczyć, co będzie dalej, bo sam jestem tego strasznie ciekawy. Oczywiście mógłbym założyć sobie inne konto na moim, na tym koncie Xbox One i grać sobie, powiedzmy, tutaj całą grę przejść, ale ja chcę ją przejść z wami, żebyście widzieli te moje emocje związane z tą grą i żebyście mi też doradzali, co by tutaj można było zrobić, chociaż wiem, że też będziecie mnie pewnie trollować. Luzek, weź zrób to, będzie lepiej, a to się okazuje, że wcale nie będzie lepiej. No ale to jest zabawa, no. Zabawa dla was i dla mnie, no przecież nic mi nie szkodzi sprawdzić to czy tamto. A też pośmiać się ze mnie zawsze można, nie ma problemu. Dobra, ojej. Tak mnie pykło troszeczkę. Dobra. Jadę na tej kamerze, bo ona mi najbardziej odpowiada. Zaczyna się deszcz, będzie ślisko, więc troszeczkę. Ale przy okazji możecie zobaczyć fantastyczną przyczepność tego auta do podłoża, nawet na takim deszczu. Planuję kupić Hondę CCCBR chyba, zapomniałem dokładnie nazwy. Anyway, jesteśmy na miejscu. I zobaczmy, co się stanie. To jest jakiś zlot samochodowy. Wartość w warsztacie, no coś, nie wiem, co tu chodzi. Dobra. Bugatti Veyron, Bugatti EB110, nie Veyron. Nie wiem, jaki ma podtytuł. O, mamy tu Corvette C7, Lancera, WRX STI Subaru. Tylko nic nie popsuj. Okej, spoko. A McLaren, no? Jesteś znajomym Bena? F1. Fajnie. Byłeś już na zlocie samochodowym? Nie. Tam zawsze znajdziesz kogoś, żeby się pościgać. Tak? Jeśli tylko chcesz. Lubię wybrać się na zlot, poznać nowych ludzi i pogadać o autach, o tuningu, obejrzeć malowania i takie tam. O, chwila. Sorry, muszę lecieć. Obowiązki wzywają. Ale możesz się tu jeszcze pokręcić. Nigdy później nie... pomyjesz gary. Dawaj, jedziemy. Ja pierdzielę. Ach, te baby. No dobra. Co my tu mamy? Moje Bugatti. Pokaż listę graczy. To są oczywiście chyba drivatary. Brak dostępnych akcji dla gracza. Aha. Mogę zmienić samochód. Nie, ale mogę zmienić samochód. Mogę? Mogę. O, fajnie, tutaj jest szybka zmiana. Kupiłem sobie także BMW E36. I zrobiłem hardkorowy tuning w tym aucie. Ale to pokażę wam później. Chciałem zrobić na drift, ale troszeczkę nie wyszło. Za bardzo przyczepna jest. Będę musiał tutaj zmniejszyć szerokość opon z tyłu prawdopodobnie. Ale to wam pokażę w późniejszym czasie. Mam też Lancię, którą wygrałem. Tym Mercedesem niewiele jeździłem. No i Hemikuda wygrałem też. Bardzo fajne auto. A pokażę wam teraz może Suprę. Gdzie zrobiłem chyba 1000 koni mechanicznych, czy jeszcze nie zrobiłem? Zajeżdża Supra. Jeee! Yeah. Pięknie. O, proszę bardzo, już się chyba mogę z kimś ścigać. Wybierz samochód. Tak, po prostu? Projekt niedostępny, tunik niedostępny, kup samochód. Mogę to kupić? A no tak, wywala mnie do salonu. No ale on mnie za bardzo nie interesuje. Prawdopodobnie stać mnie na niego. Ale nie chcę kupować teraz Korwety, bo zbieram na coś szybszego. To jest klasa A. I dobrze by było mieć coś z klasy A. Tu mamy jeszcze Diablo, Bugatti też, takie jak ja mam. F1. Co to jest? Ford Fiesta? Klasa B. Ojej, to jest
Grupa B, rajdowiec, ale zapomniałem jak się nazywa. A Metron, kurde, tylko zapomniałem. Czego zapomniałem właściwie? Nie wiem czego zapomniałem. R35, R350, wow. Która klasa? B. Włączony silnik? Wyłączony silnik. LaFerrari oczywiście. RX7. Continental. Wow, ładny Continental. Można to, nie można niestety dookoła obejrzeć, ale bardzo podoba mi się ten model. Jest taki kozacki. No dobra, można sobie co? Nie można się z nimi ścigać. Nie wiem czemu. Po prostu nie. Więc nie wiem, co to babka z Wiza Głupoty powiedziała. Dobra, jedziemy, jedziemy. Aha. Wychodzę. Yeah. No i tyle. Będziemy musieli prawdopodobnie teraz jeździć sobie inne wyścigi. Zaraz zobaczymy, co trzeba będzie robić. Pokażę wam natomiast. Ojej, jest burza. Nie wiem, jak ja będę. Organizujemy całkiem nowy turniej na Isola Tempesta. Jeszcze bardziej ekstremalny niż wszystko, co do tej pory robiliśmy. Mamy nowe Okej. samochody na tę okazję. Wchodzicie? Jak pewnie zauważyliście, na wyspie panuje dosyć wyjątkowy klimat subtropikalny. Przez cały sezon będziemy mieć regularnie takie sztormy jak dzisiaj. To będą inne wyzwania niż te, z którymi mieliśmy dotąd do czynienia. Zwróćcie jeszcze uwagę na ostrą rzeźbę terenu. Domyślacie się zapewne, dlaczego tu jesteśmy. Ta, reklama. No, będzie trzeba sprawdzić Storm Island, ale to później. Nie, nie chcę teraz kupować. To jest taka Dobrze, chamska reklama. mam dla was coś, czym musicie się zająć. Udajcie się do portu w Nicei i zabierzcie ze sobą rzeczy na 2 dni. Do zobaczenia na miejscu. Nie. Trochę tak chamsko. Nie chcę teraz kupować tego dziadostwa. Przejechałem sobie kilka wyścigów. Aha, tutaj są jeszcze. Coś jeszcze jest tutaj do roboty, chyba. Ja to ukończyłem, czy nie? Chyba tego nie ukończyłem, więc tutaj sobie po prostu pojadę. Ale żadnych więcej tutaj wyścigów chyba nie widzę. Poza takimi małymi wyzwaniami, samochodami, które. LaFerrari jest po drodze. No to trzeba odwiedzić, koniecznie. Tu mamy coś jeszcze do roboty. Gdzie tu się jedzie? Aha, kontynuuj wycieczkę do Sisteron. No dobra, to sobie zaraz tam polecimy. A teraz moja Supra. Oj, chyba mamy tutaj. Jaki to jest stat? Chyba mamy tutaj już 1000 kusyków. Tak, poszerzyłem tutaj troszeczkę opony. Ogólnie starałem się zrobić tak, aby. Ojej. Mamy tu dwie turbiny zamontowane. Ponad chyba 1000 koni mechanicznych. I ten samochód teraz jest potwór. Znaczy, nie jestem pewny, czy już zamontowano te 1000 koni, czy jeszcze nie. Ale i tak jeździ. Ojej. I tak jest super mocarna ta Supra. Jezus. Ciężko to opanować, naprawdę. Trzeba leciutko ten gaz dotykać. Jest taki delikatny pedał gazu w te. O! Zdobyłem poziom, świetnie. Mogę coś wygrać, zobaczymy co tym razem. O! 75 tysięcy, świetnie. Przyda się do kupienia nowego samochodu. Może pojedźmy sobie właśnie do Centrum Horizon. To będzie nie tutaj. Tu jest festiwal i tu mogę sobie zajechać właściwie. Po drodze mieliśmy zahaczyć LaFerrari, więc zajedziemy sobie tam tu. Ja w ogóle wszystko chcę tu robić naraz, to nie jest dobre. Ale okej. Jedziemy tutaj, tu musimy LaFerrari przecież ogarnąć po drodze, tak? Dobra, tu myk, 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 myk. Nie wiem, czy zdążę zrobić wszystko w tym odcinku, ale ja bym robił wszystko naraz po prostu, no. Pisaliście mi właśnie o tej Toyocie Suprze, żebym spróbował jednak z tym 1000 koni, ale. Oj, przepraszam, 240 SX. Ojej, ojej, ojej. No nie da się! Po przesiadce z tego Bugattiego, którego miałem przed chwilą,
którym się jeździ teraz po prostu fantastycznie. Oj, jest bardzo ciężko się przyzwyczaić do mocarnej Supry, gdzie... Wow, co to jest? Viper GTS? RX8. O, i tu będziemy mieli LaFerrari. Jeszcze ani razu nie jeździłem tym samochodem w tej grze. A więc myślę, że będzie ciekawe doświadczenie. Ogólnie samochód, gdy zobaczyłem go po raz pierwszy gdzieś tam na zdjęciach i podczas premiery. O właśnie, też opowiem wam coś ciekawego odnośnie premier, ale to za chwilę. Jak zobaczyłem, to mi się po prostu te LaFerrari nie podobało z wyglądu na początku, ale teraz już się w miarę przyzwyczaiłem i podoba mi się z przodu. I z tyłu. Właściwie całe mi się podoba. Tył mi troszeczkę przypomina najnowszego Forda GT, kojarzycie? Wow, świetnie brzmi to Ferrari. Czy te Ferrari? Nie wiem, jak się powinno odmieniać. Ale naprawdę bardzo fajnie. Okej. Ojej. Nie zarzuca dupki. Jeju. Ej, fantastyczna kontrola tego samochodu. Naprawdę, bardzo, bardzo przyjemnie. Nie wiem, ale tutaj chyba jak przystało na Ferrari, mamy napęd na tył tylko. Ależ pięknie się mieni w tym słońcu karoseria tego samochodu. Jeju, fajnie to wygląda, naprawdę. No nie powiecie, że nie. Bardzo ładnie, naprawdę. Dobra, co musimy tu w ogóle zrobić? Wejdzie się w szybkości i pobij wskazaną prędkość. Wymagany. Nie wiem, czy ja już to zrobiłem, czy jeszcze nie zrobiłem. Tam jest cel. Aha, dobra, tam jest dopiero cel. I tam muszę mieć 137 km na godzinę. Mamy do tego jakby jedno podejście tylko, więc już powinienem w tym momencie się tu rozpędzać. Oj, ciężko, ciężko. Nic się nie martw, to było trudne wyzwanie. Powinieneś spróbować jeszcze raz. Za wolno? 14 km? Serio? Ja? Za wolno? Nie, nie ma opcji, jedziemy tam jeszcze raz. Dobrze, to opowiem wam teraz o premierze ciekawego samochodu. Chodzi oczywiście o Tesla Model X, czyli pierwszego na świecie SUV-a elektrycznego, którego zaprezentował sam Tesla. Jako się nazywał nie Nikola Tesla, tylko... oj, on ma jakoś inaczej na imię. W każdym razie nazwisko jego jest Tesla, albo po prostu tak się przedstawia publicznie. W każdym razie bardzo, bardzo długo ten facet przedstawiał ten samochód. Właściwie to jest prekursor całego pomysłu, zamysłu samochodu elektrycznego. Poruszanie się samochodem elektrycznym był jakby jego pomysł. Był to jego pomysł i jest to też koleś, który mi imponuje pod wieloma względami. Możecie poczytać jego biografię gdzieś na Wikipedii albo gdziekolwiek. Chociaż na Wikipedii okazuje się, że te informacje nie są zbyt wiarygodne, więc ja nie wiem, poszukajcie jakiegoś innego źródła. W każdym razie jest to naprawdę konkretny gościu. No cóż, dużo słodkich rzeczy musiał powiedzieć o tym swoim modelu X. W każdym razie posiada imponujące możliwości. Najszybsza wersja przyspiesza od 0 do 60 mil na godzinę w 3-6 sekundy. Dobra. Nie tak, cofamy. Przy 3,6 sekund. To jest naprawdę bardzo szybko. Posiada drzwi boczne otwierane do góry, natomiast drzwi dla kierowcy są otwierane normalnie, no nie tylko te drzwi dla pasażerów z tyłu są otwierane do góry i to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie, cholera. He? A, dobra, tu trzeba mieć średnią taką, Boże, a nie w tym punkcie. Ja pierdzielę. Dobra, olać to, mam to gdzieś, kiedy indziej to zrobię. Wyjdź, nara. No i właśnie mówił wiele ciekawych rzeczy, oczywiście musiał to powiedzieć, bo
No bo musiał, no musi jakoś sprzedać swój produkt i na sali oczywiście wielkie okrzyki, ale coś czuję, że to było takie jedno wielkie przedstawienie, przynajmniej ja to tak widziałem. Polacy to są jeden z najmniej naiwnych narodów w całym świecie, więc nas się tak łatwo kupić nie da. Nas trzeba podejść pomysłem. Więc no ja jak jakoś tego nie kupiłem i mówię o wielu właśnie takich drobnych rzeczach, które jakby mnie najmniej interesują. No bo rzeczy, które najbardziej by mnie interesowały, to musiałbym poznać sam, musiałbym tam pójść, zobaczyć, dotknąć tego samochodu, pojeździć nim. A my w ogóle nie tu jedziemy, gdzie trzeba, mam jechać tutaj. Dotknąć, pojeździć, zobaczyć z bliska, jak wygląda. Chociaż i tak dużo ujęć było tego samochodu na prezentacji, możecie sobie ją obejrzeć na YouTubie. Wpisać sobie w YouTube'a Tesla, jest taki kanał, który posiada wszystkie samochody z tym właśnie kolesiem. I jest tam samochody, filmy w ogóle z tym kolesiem, nie samochody. Możecie sobie właśnie obejrzeć te wszystkie jego publikacje, ale najbardziej polecam tę ostatnią, bo premiera tego samochodu Tesla Model X odbyła się właśnie 20, chyba 8 września. I jest to taki specjalny filmik właśnie, no, można powiedzieć, że z tego takiego pokazu, z tej konferencji, chociaż bardziej to pokaz niż konferencja. Tesla nie mówił tam jakby takich danych, które mogłyby boleć, gdybyśmy chcieli kupić taką Teslę Model X, jak on to mówi, Model X. Natomiast samochód na pewno bardzo ciekawy. Mogą tam się zmieścić chyba 6 osób, bo były tak, jeden rząd, czyli kierowca i pasażer obok, z przodu. Drugi rząd to 3 osoby z tyłu. I jeszcze trzeci rząd za tymi osobami. To się tak fajnie też otwierają te siedzenia. No i jest to tam tak dużo tej elektroniki, że od kierowcy tak chyba naprawdę niewiele zależy w tym pojeździe, jak się nim kieruje. No bo tam mówi jakieś tam różne czujniki zbliżeniowe, jakieś awaryjne hamowanie, inne takie tego typu rzeczy. Polecam w ogóle to zobaczyć, no musicie to zobaczyć sobie, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Ale ja nie powiem, pomysł fajny i tak dalej, samochód wygląda kozacko. Tylko że to już nie jest samochód na nasze portfele, ani na nasze, powiedzmy, do naszego kraju, bo tutaj tych stacji szybkiego ładowania mamy troszeczkę mniej. Właściwie tu mamy ich kilkanaście albo kilkadziesiąt tylko w Warszawie. W kraju, no, powierzchni kraju to jest ich po prostu bardzo mało. Więc dla nas to jest to bardziej ciekawostka niż coś, co moglibyśmy sobie po prostu nabyć. Natomiast już są Tesla Model S do kupienia na rynku wtórnym, co jest ciekawe, z przebiegiem gdzieś tam 7000 km. I można sobie taki samochód nabyć, ale znowu, no, podłączasz do gniazdka i czekasz, nie wiem, do 40 godzin, aż ci się naładuje samochód, więc no nie wiem, 400 chyba kilometrów mamy zasięgu, dosyć sporo na jednym ładowaniu. No ale za 500 000 kupujesz oczywiście na rynku wtórnym taki samochód i jeździsz sobie. Ponoć nie da się go ukraść. Nie wierzę w to też, ale no ciekawa opcja. Na pewno bardzo, bardzo chciałbym się przejechać jakimś samochodem. Niezależnie od tego, czy byłby to Tesla Model S czy Tesla Roadster. Tak się chyba nazywał ten samochód sportowy, a wersja na ramię Lotusa Elisa. No i też chciałbym się przejechać tym oczywiście Tesla Model X, gdzie jeszcze bardziej został, nie wiem, wykokszony, lepiej wyposażony niż Tesla Model S. To jest w ogóle masakra. To jest, nie wiem, spojrzenie w ogóle w przyszłość motoryzacji, moim zdaniem. Moim zdaniem w ogóle za jakiś czas będą samochody same się prowadziły, a samochody takie jak, nie wiem, widzimy tutaj w tej grze, będą tylko dla prawdziwych koneserów, którzy chcą sobie pojeździć, nie wiem, razem gdzieś tam omijać te trafiki, które będą się same prowadziły i ludzie w nich będą sobie siedzieć, jeździć takimi wagonikami. Ja oczywiście jestem za samochodami, które mają się same prowadzić,
bo na przykład ja jak dojeżdżam codziennie do pracy, podczas, nie wiem, tych 15 czy 30 minut mógłbym poświęcić ten czas jazdy, powiedzmy, na coś innego, na, nie wiem, na czytanie książki albo robienie czegoś na komputerze, niż prowadzenie, bo jak robisz to codziennie, dzień w dzień, to na tej drodze i tak się nic ciekawego nie zdarzy, po prostu jedziesz sobie tym swoim torem i tyle. Natomiast gdy jedzie się gdzieś dalej albo w jakieś ciekawe miejsca, no to fajnie jest sobie prowadzić takie auto. Anyway, wracajmy do gry, ja tu się tutaj rozgadałem o tym wszystkim, o tych premierach i tak dalej. Okej, przyjacielu, oni są szybsi, ale ich promień skrętu jest znacznie większy niż twój, więc szanse będą wyrównane. Okej, mówią, że szanse będą wyrównane, jak będę się ścigał z myśliwcami. Jeszcze nie udało mi się tego przejść, jest to dosyć trudne, ale mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Ulepszyłem nieco moje Ferrari, ale to nie jest moje Ferrari. Okej, wow, wygląda to bardzo efektownie. Miejmy nadzieję, że uda mi się tym razem zaliczyć to wyzwanie. Wow, idzie naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem, czemu tak strasznie nakłaniają do kupienia tego Storm Island. No, kasa nie jest aż taka mała, no bo 70 zł trzeba zapłacić za dodatek. I teraz taka mała sugestia, że jak go nie kupisz, to nie będziesz grał dalej. No to więc takie trochę niefajne. W każdym razie ścigam się teraz z myśliwcami i ja nie wiem, czy jestem teraz drugi, więc powinienem jechać jakoś szybciej. Ojej. Dobra, jestem pierwszy, przejechałem teraz przez ten checkpoint szybciej. Naprawdę daję z siebie wszystko, a i tak oni gdzieś tam szybciej zdążają do tego punktu. Okej. Dalej, 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 dalej. Oh! Drugi, no kurde! Skubańcy, nie uda mi się znowu. Nie wiem, jak oni... Ej, to jest naprawdę trudne. Dobra, uwaga, uwaga. Słyszę ich, słyszę. No i jakim cudem tak szybko mam jechać tutaj? Ja nie uda mi się tego zrobić. Kurde, jak ja mam tu czas mieć w ogóle? Nie mam pojęcia. Już ponad połowa, cały czas mnie. Cały czas oni są na przodzie, cały czas górują. Uwaga, uwaga. O, jest! Udało się! Pierwsza pozycja. Dobra, oj. Po przesiadce z tych super moich szybkich samochodów do tego Ferrari raczej. O, jest strasznie. O kurde, znowu drugi. Ja dziękuję. Jest takie straszne spowolnienie. Ja nie wiem, będę musiał to chyba poza odcinkiem przejść, jak teraz dojadą pierwsi na metę, bo tu chyba meta jest. Tak, jeszcze dosłownie kilka zakrętów i chyba oni będą pierwsi. Oby nie. Lekko driftem. Dawaj, 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 dawaj. Jest! Jest! Udało się. O kurde. Zła jazda, co? Nie spodziewałem się, że ich pokonasz. Mało brakowało, naprawdę to było trudne. Tym samochodem troszeczkę rzucało, nie czułem się pewnie na tych zakrętach i cały czas byłem albo ja pierwszy, albo oni i przeważnie oni byli częściej pierwsi niż ja. Mam 780 tysięcy kredytów, to mi pozwoli naprawdę zakupić już ciekawy samochód. Ja tak myślę, zastanawiam się nad... Aha, tu mogę się z kimś jeszcze... Nie, mam tu gdzieś, nie chcę tego powtarzać. Ach, było dosyć naprawdę to było dosyć ciężkie. Mogę teraz... Co ja mówiłem? Aha, mógłbym teraz sobie kupić kilka tam samochodów, znaczy wybrać pomiędzy kilkoma. I tak myślałem właśnie nad Koenigseggiem Agerą. Aventadorem, jakimś tam jeszcze chyba Hondą NSX, ale Hondą NSX raczej nie. Co to jest? Co ten van tutaj w ogóle robi? Czy on się ściga tutaj? Nieźle. No dobra, gdzie ja jestem? Jestem tu, czyli praktycznie wróciłem do tego miejsca, gdzie byłem wcześniej. Tutaj gdzieś jest centrum Horizon, tu jest, wiem, że jedno centrum i tu chyba było drugie, ale mi się teraz to nie podświetla, nie wiem czemu. Ale tu chyba można jeszcze przyjechać sobie te tuningować się samochody i sobie zmieniać i tak dalej. O, tu mamy te parkingi, gdzie można zmieniać sobie samochody bardzo dobrze, bo nie trzeba jeździć do tych konkretnych tutaj punktów. Anyway, mogę się tutaj przenieść po prostu. O tak.
Nie? I zmienić sobie auto albo stunigować. Przy okazji sprawdzimy, czy w Suprze rzeczywiście mam te 1000 koni mechanicznych, czyli czy mam podwójne sprężarki zainstalowane. Zaraz zobaczymy. Ciągle wam pokazuję ten Suprę, ale ona jest po prostu kozacka, no. Wygląda fenomenalnie. Model tego samochodu. Jak zresztą wszystkie w tej grze. Dobra, wbijamy. Wejdź do warsztatu. No i zobaczymy. Ulepszenia. Myk i konwersja, bo tutaj będzie to jakby zamieszczone na... O, do lotu. Nie mam tych turbosprężarek zainstalowanych. Jedna, a nie, mam dwie... Dwie seryjne turbosprężarki. Jedna turbosprężarka. Gdzie to było? Gdzie to było? Aha, AWD to nie chcemy. Chociaż ciekawe, jakby przyspieszało z AWD. Tu wymiana silnika. Ej, gdzie ja mam te 1000 koni mechanicznych? Czy ja już mam 1000 koni mechanicznych, czy nie? To ciekawe. Ile ja mam tutaj? Gdzie to można sprawdzić? Moment, moc, KW. Ponad 600 koni. A wtedy pamiętam, że jako coś ja wsadziłem tutaj i ten samochód miał znacznie większy. Znacznie większe osiągi. Tutaj będę miał lepszy start. Ciekawe, co by się stało, jakbym do Supry wpieprzył AWD. A, jedna turbo sprężarka. No niby moc większa, ale niewiele. I coś ja pamiętam, że zrobiłem takiego w tej Suprze, ale nie pamiętam co, że ten moment wychodził poza skalę. I w ogóle tym samochodem jechało się okropnie. Ale nie, tu mam wszystko zainstalowane. O, dwie turbosprężarki. Oho! O właśnie, o to mi chodziło. Plus 367 kW. To już mam kupione. Oh my god. I teraz mam 1000 koni mechanicznych. Ponad 1000 koni mechanicznych. A właśnie, o to mnie chodziło. I zobaczcie, że moment obrotowy poza skalę wychodzi. Nie wiadomo, gdzie on się kończy. I no dobra, zobaczmy, jak to będzie teraz szło. Tu jeszcze mogę coś zainstalować, ale to mi tylko pogorszy staty. Chociaż, o, zobaczcie, tutaj 1056 KW. To jest KW, to nie jest jeszcze, to będzie, nie wiem, ile z 1500 koni mechanicznych ma? Kurde. Oh my god. Dobra, tu mam, tego nie instaluję. Zobaczmy, jak to wygląda z zawieszeniem. Chyba wszystko mam poinstalowane. A jednak nie, aha, bo to jest wyższe zawieszenie, to nie. No jak to auto nie będzie teraz jeździć, tylko wam zademonstruję, bo ja już jeździłem na tym... Na tych dwóch sprężarkach. Jeśli ty mi nie dało po prostu jechać, no. Skrzynia biegów. To nie. Opony. To nie. Szerokość. No mogę jeszcze tutaj. Szerokość opon to z przodu. Ale bym wolał z tyłu. O, tutaj mogę jeszcze zaszaleć troszeczkę. Zawsze to lepsza przyczepność, prawda? Strasznie szerokie opony. Rozmiar felg z tyłu mogę trochę zmienić. Odciążę się odrobinę. A, nie mogę już, nie mogę. Dobra. Dobra. To mamy. Uspoilerowanie. Boję się naprawdę wyjechać z tego warsztatu, bo po prostu wiem, co będzie. Powoli, powoli, startujemy. Powoli, leciutko tylko ten gaz, ledwo co muskam. No i... Boję się naprawdę ruszyć. Na trójce nawet mieli kapora. Ja pierdziu! Ale rzeczywiście z szerszymi oponami jest dużo lepiej. Powinienem też troszeczkę mniejsze ciśnienie. Mniejsze ciśnienie tutaj dać. Teraz jeździ tym autem lepiej. Z hamowaniem jest problem. Kurde, tu ze wszystkim jest teraz problem. Ciekawe, jakbym dał tutaj AWD. Z ruszaniem jest cholerny problem. Myślę, że jakbym dał tu AWD, byłoby dużo lepiej.
On powinien te tłoki przez, kurde, układ wydechowy wypluć z taką mocą. Zobaczcie, co się dzieje. Co ta Supra? 400 km na godzinę zaraz będzie. O! Jeju, czy mi przód podnosiło przed chwilą? 400 km na godzinę z Suprą, no nie! Ponad, nie wiem ile by... O kurde! Gdyby to miało skrzydła, to już by dawno leciało. Ja dziękuję. Ciekawe, jak ja już daleko pojechałem. Stąd. No nie! Dobra, idziemy z powrotem. Ponad 400 km na godzinę. Dużo lepiej się jeździ z tymi szerszymi oponami. No to jest oczywiste, tak? Większa przyczepność. I lepiej startuje i tak mniej rzuca przy tym starcie, chociaż gazu i tak trzeba przy starcie delikatnie, żeby to w ogóle ruszyło. Ale czuję, że aż taki przód podnosi, jak się tego gazu dodaje. Jezu, jak to grzeje. Wow! Trzeba uważać. Strasznie, strasznie. Nie wyobrażam sobie ścigać się tym autem z kimkolwiek. Chyba że na prostej, no to wtedy. Zjeżdżamy i wiecie co, spróbuję zainstalować tutaj napęd na 4 koła. Ojej. Myślę, że wtedy będzie dużo lepiej. Ale to już jak widzieliście, statystyka to będzie X wtedy. Nie będzie S2, tylko to będzie X. Ponad, nie wiem, tam 1000 punktów. Więc to jest tylko sztuka dla sztuki. Ale kurczę, przyspieszenie jest niesamowite. A boję się pomyśleć, co będzie, jak zainstalujemy właśnie AWD. Uhohoho. Szok. Ja nie wiem, czy ja będę chciał jeździć później tymi samochodami wolniejszymi z klasy B i innych. A po takim... Ojej. Układ napędowy. AWD, zobaczmy. Po takiej tutaj zabawie tymi super szybkimi samochodami, no ale dobra, musimy kupić sobie ten dyferencjał, żeby można było to jeszcze tam później tuningiem korygować, bo musimy sobie rozłożyć moc odpowiednio. Skrzynia biegów i dobra, no i teraz dajmy sobie tuning, musimy wejść w tuning, to będzie tu. I tu musimy wejść w dyferencjał i ustawić bilans właśnie. Musimy ustawić bilans, a powiedzmy na te 80%, to zawsze jakby dobrze mi tu wychodziło. No i zastosujemy taką konfigurację. Tu jest jeszcze masa innych rzeczy. Docisk, siła docisku przód. Tu zmniejszamy. Tak, zwiększamy. Przód i tył. Możemy troszeczkę zwiększyć. Tłumienie, resory. Aha, jeszcze mówiliście o oponach, żeby zmniejszyć ciśnienie w tylnych kołach, żeby zwiększyć trakcję. No i z przodu też możemy, skoro już mamy napęd AWD. Co? Nie mogę? Czemu? Czy zmniejszyłem? Aha, zmniejszyło mi, dobra, no to okej. Tutaj od razu symuluje mi, jakie będą staty. Zobaczmy, jak zmniejszę z tyłu, co się stanie. Aha, zmniejsza się ten czas przyspieszenia. Ale prawdopodobnie prędkość maksymalna też maleje. 421 km na godzinę. Prędkość maksymalna, serio? Tym samochodem? No to jestem ciekawy, czy rzeczywiście da się tyle osiągnąć. Zobaczmy, mamy teraz AWD, 80% na tył, 20% na przód. Zobaczmy, czy się... O, rewatar o dużych umiejętnościach. Dobra, koleś, lecimy na wycieczkę. Będę ryzykował, bo jeszcze się nie ścigałem tym autem o takim tuningu. O, w mordę, co za potwór. Słuchajcie. Fantastycznie się jedzie. Ciekawe, jaki jest start, no jeszcze... Wow, niesamowite! Kurde, AWD naprawdę w tej Suprze pomogło. Chociaż to już nie można mówić, że to jest Supra.
Tylko to jest jakiś custom car, no. I tak rzuca, i tak pewnie będzie troszeczkę driftować, ale już nie tak jak Supra, no nie? Jakbyśmy tego chcieli od Supry. Dlatego ja właśnie wyciągnąłem te podwójne turbo sprężarki. Koleś, to ci nie pomoże. Na prostej cię zgubię, każdej. Jezus. 350, 60. 80, ja pierdził. Co za wariat. Dlatego ja właśnie wyciągnąłem, bo chciałem, żeby ta Supra, żeby tu nie instalować tych dwóch turbosprężarek, żeby nie instalować tutaj AWD, żeby zwiększyć przyczepność i tak dalej. Tylko żeby ta Supra była Suprą, no nie? Trochę więcej mocy nie zaszkodzi, ale nie taki hardcore jak teraz. No chciałem właśnie tego uniknąć. Ja wiedziałem, że będę musiał tutaj zwiększyć jakoś trakcję poprzez zmianę tego ciśnienia, zmniejszenie ciśnienia w oponach. Ale no chciałem tego uniknąć. Chcę, aby Supra była Suprą, krótko mówiąc. Na tym mi najbardziej zależy. Ale 400 km na godzinę to też tak troszeczkę nie pasuje do Supry. Supra moim zdaniem to jest taki samochód wyścigowy, który powinien znajdować się w klasie A. Więc powinienem zdecydowanie te osiągi tutaj zmniejszyć i postawić na to, aby to był najlepszy samochód w klasie A, który będzie mógł się ścigać z takimi samochodami jak Corvetta C7 i te inne. No ale fakt faktem, zobaczcie, że to jest, teraz jest potwór z taką trakcją, z taką mocą, z takim rozłożeniem napędu. Ten samochód naprawdę prowadzi się teraz jak bajka. Dobrze, będziemy mieli sobie do zrobienia jeszcze tutaj coś, no ale to już zostawimy sobie na następny odcinek wszystkie wasze wątpliwości odnośnie właśnie tej Supry z ponad 1000 konną Suprą. Rozwiałem w tym odcinku i zrobiłem to, o co mnie pytaliście w komentarzach, no a także przyjechałem sobie jeden, można powiedzieć, wyścig z samolotami, który należał do jakby takich misji głównych, które trzeba było sobie zrobić, misji albo wyścigów, nazwijcie to jak chcecie. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w odcinku z Forzy Horizon i mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.